kuźnie osobowości. Tu znajdziesz pomysły, inspiracje na to, jak zmienić siebie, by stać się pięknym człowiekiem. Prosta historia. Ludzie mają różne sprawy i nie zawsze wśród tych różnych spraw osoba nawet bliska i ważna jest naprawdę ważna. No i to jest historia o dziecku, które alarmuje krzykiem, że istnieje, ale ani mama, ani tata tego dziecka nie dostrzegają. Cześć, jestem Paulina z Kuźni Osobowości. Matka Teresa. Kilka tygodni temu, około północy, usłyszałam krzyk dziecka dobiegający zza drzwi naszego domu. Zeszłam na dół i zobaczyłam to biedne stworzenie. Chłopiec miał nie więcej niż 7 lat. Płacząc rozpaczliwie, powiedział: poszedłem w stronę ojca, a on mnie nie chciał. Przeszedłem na drugą stronę ulicy i poszedłem w stronę matki, ale ona też mnie nie chciała. Przyjmij mnie chociaż ty. Takie było cierpienie dziecka, rozłam rodziny. Chłopiec, którego odrzucili i ojciec, i matka. Zapewniam was, że spotykamy tysiące podobnych przypadków. Wszędzie są ludzie niechciani i zaniedbani. Próbuję wczuć się w tę sytuację. Poszedłem w stronę ojca, a on mnie nie chciał. Poszedłem w stronę matki, na drugą stronę ulicy, i ona mnie nie chciała. Co mi pozostaje? Krzyk. Dlaczego to dziecko krzyczy? Rozumiem je. Podstawą funkcjonowania dziecka, czyli każdego z nas na tych pierwszych etapach życia, jest chęć życia. A za tym pragnieniem życia kryje się też pragnienie bycia kochanym, zauważanym. To jest fundamentalny element naszego życia. Tak samo ważne jak jedzenie. To dziecko krzyczy, alarmuje. Ja chcę żyć. Chcę być pokochane, chcę być zauważone. Matka Teresa, jak zawsze w tych swoich opisach relacji, trafnie pokazuje zabiegany świat. Wiele problemów, wiele spraw, w których osoba nam najbliższa jest niezauważana. No, żeby ją zauważyć, trzeba byłoby skorygować te swoje plany, działania, zaangażowania, zatrzymać swoje emocje, wyciszyć się, a to może być zbyt trudne. Przecież już tyle dla tego dziecka zostało zrobione. Czemu? Uważam osobiście i staram się to praktykować, że nie warto żyć pospiesznie. Warto sobie podzielić czas na różne rodzaju sposoby zaangażowania, że na przykład tu szybko pracuję, tu rozwiązuję problemy, ale tu się wyciszam, żeby usłyszeć. Za każdym razem w moim ciężkim i skomplikowanym życiu, wielowątkowym, wielu problemów i spraw, wielu projektów, kiedy czułem, że nie mogę się zatrzymać i nie mogę usłyszeć drugiego człowieka, robiłem coś niesamowitego, czyli właśnie zatrzymywałem się, w praktyce zwykle kładłem się na łóżko i nic nie robiłem. Za cenę nawet zatrzymania wielu projektów. Uważam, że to jest bez sensu. Jeżeli bym coś robił, nie mając zdolności do wyciszenia się, do zatrzymania, do zobaczenia człowieka, to jest bez sensu, bo zrobię coś złego. Wyciszenie jest super. Zatrzymanie się jest super. Uwielbiamy, kiedy ktoś dla nas się zatrzyma i nas zauważy. A możemy tak obdarować drugiego człowieka, zatrzymać się i zauważyć. Polecam. Zarówno na przykład w pracy czy na studiach, jak i w domu. Zrobić taki dar, wyciszyć się, zatrzymać.
nie zawsze druga strona zauważy to na początku albo odpowie na to. Ale prawie zawsze podświadomie dotrze do niej komunikat. Coś jest inaczej. Uwielbiamy, kiedy dla kogoś jesteśmy pierwszoplanowymi postaciami. Później osobowości. Tu znajdziesz pomysły, inspiracje na to, jak zmienić siebie, by stać się pięknym człowiekiem.